Cześć, siemanko, witam bardzo serdecznie w 26 odcinku Minecraft Beta. Ja jestem Squido i nie mam słuchawek. Znaczy mam słuchawki, ale nie swoje i mam je takie białe. I gdzie są moje kreatywy? Hello, znowu się zgubiły, znowu coś z nimi jest nie tak. Tak więc dzisiaj chyba będzie bez kreatywów, tak smutno bardzo, ale jednocześnie też wesoło, ponieważ możemy zrobić bardzo fajną rzecz, którą w tym odcinku postaram się wykonać i tylko potrzebuję mieć opróżnione wiadro albo i nie, bo woda też mi się przyda, żeby to wykonać. Bardzo fajna rzecz, a mianowicie zajmiemy się wykonaniem całego tego dołu, który znajduje się na dole, no co tu dużo mówić. Zjemy sobie tylko coś, żeby aż tak bardzo głodnym nie być. No i pora zająć się właściwie całym tym oto miejscem. Tak, co wymyśliłem w związku z tymi takimi ścianami? Wymyśliłem, że tutaj sobie zrobimy może jakieś jaskinie. Muszę jeszcze to przemyśleć, wszystkie moje pomysły. Tak. Taką szachownicę, o. Chciałbym wiedzieć, jakby to wyglądało, dlatego potrzebuję na chwilkę sobie zrobić. Co trzy, tak? No dobra. Nie wiem, jakby to wykonać, tak żeby... Trzy przerwy... Nie no, nie trzy. Trzy, cztery, pięć i co? Sześć w sumie. Musiałbym tak dawać, żeby ogarnąć coś. Tak, czyli tu jestem na dole. Teraz pora na ten na górze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czy dobrze? 3, 3, 3, dobrze. Teraz kolejna porcja 3 i 3. Na górze, na dole, wszystko się zgadza idealnie. Tak więc rozpoczniemy ten mój szalony pomysł. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, czy cokolwiek fajnego z tego wyjdzie. Może wyjść coś słabego. Ale wygląda na to, że wymiarowo wszystko się zgadza, więc czemu nie? Może coś z tego fajnego być. Coś może z tego fajnego będzie, tym bardziej jeśli pokopię trochę więcej, to na pewno coś fajnego będzie. A jeśli to będzie głębsze, to na pewno będzie to fajnie wyglądać. Nie wiem tak naprawdę. Raczej na trzy spokojnie wystarczy, trzy głębokości. Na razie kopię tylko jedno, żeby tak było to wizualnie więcej już zaznaczone. A później oczywiście poza nagrywaniem sobie to powiększę do takich wymiarów, jakie tutaj sobie wyliczyłem z tego. Tak na szybko. Tak chciałbym, żeby coś tutaj było, coś fajnego, coś epickiego. No i właśnie dlatego coś trzeba z tym będzie zrobić, coś trzeba z tym zrobić. Już, natychmiast. W tej chwili, dobra. Co tutaj jest? Kill-off, nie ma. Kill-offa, jest kill-off. Na szczęście zapasowy, zawsze mam ze sobą, albo czasami nie mam. Ale wtedy na pewno mam materiały, z których ten kill-off można stworzyć, tak więc... Kill-off jest ważny. Hello. Jak to było? Czy teraz się to wymiarowo zgadza, czy też nie? Bo już troszkę się pogubiłem. Tak więc tu jest dół, tu jest góra, tu jest dół, tu jest góra, tu jest dół, tu jest góra. Czyli jednak nie do końca tak wymiarowo się to zgadza. Jak mogło? Będziemy kombinować. Może być ciekawie. Widzicie, źle policzyłem. Myślałem, że dobrze policzyłem, bo byłem o tym przekonany, a jednak widać, taki błąd mi się wkradł dosyć spory. Tak to jest z tym liczeniem wszystkiego w Minecrafcie. Słabo to wychodzi. Łopat też się powoli kończy, ale też mam zapasową, więc nie martwię się takimi rzeczami. Na pewno chciałbym, żeby to fajnie wyglądało i dlatego się staram. Chociaż widzę, że to chyba nie będzie fajnie wyglądało. Najwyżej później to wszystko pozmieniamy. Najprawdopodobniej, no bo widać, że nie jest to zbyt ciekawe.
Ja muszę tutaj wrzucić na razie dirt, bo nie mam nic innego. No i co? No i tutaj. Oby to fajnie wyglądało, no bo jeśli nie, no to cały ten mój wysiłek jest na marne. Źle to nie wygląda, natomiast no nie, nie, to nie jest to, o co tak naprawdę mi chodziło, nie. Nie, zdecydowanie nie. Trzy razy nie. Pomysł jest też taki, że wykopiemy sobie górę i tutaj mamy dół wykopany i myślę, że to jest najlepszy pomysł, jaki mogłem tutaj zrobić. Ja. Tak więc całą górę tym razem wykopiemy i to będzie chyba najlepszy pomysł, tylko że muszę się wrócić jeszcze po kamień na górę, żeby tutaj te spody ogarnąć, no bo troszkę zepsułem. Tak więc do zobaczonka, kiedy już to wszystko się mi uda zrobić, ponieważ jest tego troszkę do roboty. Skoro już jestem tutaj na górze, to zabiorę sobie jeszcze obsydian i pokażę wam, co wybudowałem na dole przez te kilkanaście minut, ponieważ się troszkę plany zmieniły, jest teraz trochę inaczej, więc powinniście to zobaczyć, jak teraz tak naprawdę jest. Co się zmieniło, co tutaj widać? Wow, jest troszkę chyba inaczej niż planowałem. Jest inaczej niż się wszyscy spodziewali, jest tak trochę dziwnie. Ale to do czasu, ponieważ zamierzam tutaj troszkę to zrestrukturyzować. Trzeba na początek pobawić się troszkę w ten tunel cały, go troszkę dalej poprowadzić. Myślę, że to jest trochę wyzwanie, a trochę nie. No cóż, nie tak to planowałem, ale tak będzie najlepiej, żeby to całe było w takiej jednakowej... Właśnie, w jednakowej kolumnadzie. Myślę, że to będzie mega, 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 mega dobre. No i co? No i czeka mnie teraz bardzo, i to jeszcze bardzo dużo kopania, no bo chcę przecież zrobić taką kolumnadę, jak jest po tamtej stronie, symetrycznie, wszystko pięknie, ładnie odbić. Czyli no, troszkę inaczej niż to wcześniej planowałem, aczkolwiek też naprawdę bardzo, bardzo fajnie to będzie wyglądać. Tak więc zobaczymy się za jakiś czas, kiedy uda mi się to już zrobić, a będzie to naprawdę kupa czasu. Tak więc do zobaczonka. Już zaledwie po kilkunastu minutach mam cały tunel wykopany. Jest to naprawdę wielkie osiągnięcie. Kilka kilofów poszło niestety na takie oto wydarzenie, ale całe... Wszystkie kolumny wykopane, wszystkie kolumny wyrzeźbione w całym tym terenie, który tutaj mam pod tą właśnie moją bazą. Naprawdę, naprawdę jest to coś niesamowitego. Zobaczcie, jak się cienie fajnie układają tutaj na suficie. To jest też niesamowite. Jak na przykład, no nie wiem. Ten węgiel tutaj nie pasuje. Bardzo bym go chętnie usunął, więc to też zrobimy. No, jak tylko ogarnę może jakieś schody. Yeah. W sumie węgiel mi się też przyda, więc możemy sobie go troszkę wydobyć. Dlatego, że no nie mam go jakoś w wielkich ilościach, niestety. I co na to poradzę? Nic na to nie poradzę, po prostu go nie mam w wielkich ilościach i już. Czy tamten też wydobywamy? No, przydałoby się. Tak więc lecimy z węglem, z tym koksem, jak się tylko da. Cały węgiel, jaki tylko tutaj jest, biorę, tak. No mam go na razie kilka staków, więc już nie muszę się tak jakby o to tak bardzo martwić, ale ciągle, jeśli tylko jest, no to bardzo nie bym brał. Ale no jednak widzę, że to już się tak powoli kończy, tak więc trzeba mi to wszystko ładnie wypełnić. No i zabieramy się za ogarnianie struktury czego? Świątyni, tak, świątynia. Dzisiaj powstanie oto świątynia, dlatego mam ze sobą wszystkie składniki, które są mi do tego celu potrzebne. Niestety w Minecrafcie, no niezbyt jakoś można pod kątem ustawić, bo najchętniej ustawiłbym sobie portal w taki oto sposób. Ale nie jest to możliwe, tak więc ten portal musi być ustawiony w sposób taki. Tylko że znowu nie będzie to jakoś symetryczne, jakieś super.
Tak więc, czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Ano jest. Tutaj widzę, że możemy sobie ogarnąć taki fajny trik. A że tu są cztery kratki, tak? Jest tutaj, żeby były cztery kratki. Tak więc w sumie możemy zrobić nie jeden, ale dwa portale, żeby było symetrycznie. Tak więc ja się tego wyzwania podejmuję. To jest coś epickiego. Dwa portale dla symetrii. Dzisiaj zrobimy sobie jeden portal, tylko trzeba też tak ładnie ustawić, żeby właśnie trafić na bedrocka, bo to jest też bedrock. Tak więc trzeba to ładnie ustawić, kolejność jakąś fajną ogarnąć. Myślę, że jeśli zrobimy sobie to tak, że tu będą trzy klocki przerwy, tu nie, tu się nie da tego zrobić, a wcześniej tu. Też nie. Też się nie da tego zrobić. Może tu. Tu jest takie pasmo akurat, żeby było nawet. Tak więc raz, dwa, trzy i cztery. Pięknie jest to po prostu. I kolejny będzie z tej strony. Raz, dwa, trzy i cztery. Dzisiaj zrobimy sobie oczywiście tylko jeden portal, bo po co mi ich 10 różnych, to by nie miało sensu trochę. No myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Chyba, że jest jeszcze inny pomysł, ale to muszę sobie to zaraz zakryć. Tutaj mamy 6 kratek. Portal zajmuje 6, tak? No dobrze. 6, 3 i 3 to jest 6. Portal zajmuje w sumie 5 kratek, tak więc można by zrobić tak, że zostanie nam jedna u góry w takim wypadku. Jeśli bym postawił to, gdzie mam jakiś dirt? Mam jakiś dirt. Jeśli bym postawił to tak, raz, dwa, trzy i tu jeszcze jeden, załóżmy od góry. No to by wyglądało mniej więcej tak, taki projekt portalowy. Zostałaby jedna od góry. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Myślę, że coś z tego fajnego może wyjść. Tak więc, muszę to fajnie ogarnąć jeszcze. Tylko jak? Dwa portale, tak? Dwa. No dobra. I jeszcze musimy je sobie tak fajnie ogarnąć, tak żeby już ich później tego nie zmieniać. Na środeczku samym? Na samym środku? Myślę, że to jest chyba jedyne słuszne rozwiązanie. Na samym środku. Tutaj sobie zrobię jak na razie taki portal, bo nie mam jeszcze tego prawdziwego. Tak więc taki portal musi mi na początek wystarczyć, a po drugiej stronie zrobimy sobie prawdziwy portal. Ale nie pójdziemy jeszcze do Netheru, dlatego że nie wziąłem ze sobą zapalniczki, jestem geniuszem całego tego Skyrimowego, nie Skyrimowego, tylko Minecraftowego świata. No i nie spieprz tego Squido, błagam, dobrze, brawo. Jest wszystko na środku, jest wszystko pięknie, ładnie na środku. Tak, tylko że to jest troszkę takie, że chwilka, jak mamy stąd wejść do tych portali? Jakoś tam jest. Jakoś się to tam prezentuje, nie, nie ma tragedii. Bo symetria jest, pamiętajcie. Symetria tutaj jest ładnie zachowana. Albo nie jest. Wait. Chyba spieprzyłem. Nie. Na szczęście nic nie spieprzyłem. Uff, już się bałem. Teraz widzę, że wszystko jednak jest symetrycznie. Tak, na pewno jest. No, czyli jeśli wszystko jest sprawdzone, na pewno, że wszystko jest symetrycznie, no to portalu nie odpalamy. Oczywiście, że nie. Bo musimy się zająć też innymi kwestiami związanymi z całą tą świątynią, którą tutaj stworzyłem. Dwa portale. Trzeba to jakoś fajnie obudować. Myślę, że na początek zastosujemy sobie najzwyklejszy w świecie cobblestone. A co?
Albo i nie. Zastosujemy sobie coś lepszego niż cobblestone. Zastosujemy sobie płytki. To jest takie fajne. Z tego można naprawdę fajne rzeczy wybudować, więc myślę, że to jest jedyny słuszny materiał, jakiego mogę tutaj używać. Będzie to naprawdę coś fajnego. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, bo naprawdę nie liczyłem czasu i może to być trochę smutne, że nie wiem ile. Mam nadzieję, że nie będę nudził, bo to jest trochę smutne, kiedy odcinki są nudne. Tak więc, jeśli by było nudno, to dajcie mi znać w komentarzach. A co? Tak, tutaj będzie kolejny portal. Kiedyś tam w przyszłości. Jak na razie to jest zdyrta, okej, okay. Zdyrta jest. No i co? Już to wygląda lepiej. No ale oczywiście nie zostawię tego w takim stanie. No musi być coś lepiej. Wiadomo, że nie można tego zrobić tak, no bo to by wyglądało niezbyt ciekawie. Natomiast można wykorzystać super fajne techniki i zrobić sobie taki daszek nad tym portalem. A, aha. I na drugim, nie dam rady osiągnąć, no dobra. Musimy sobie na drugim osobno zrobić, to będzie też taki daszek nad portalem. Taka fajna technika. Bardzo to przydatne jest, później będę kładł tam przecież miecza, nie miecza. Obsydian, więc jak będę kładł obsydian, no to trzeba też to jakoś zmienić. Dobra, jest już lepiej, coraz lepiej, ale nie jest to jeszcze to, co tak właściwie chciałbym, żeby tutaj było i chyba nigdy nie będzie, no bo patrząc na symetrię tutaj wychodząc stąd, no to nie ma tak naprawdę żadnych rewelacji. Ciężko cokolwiek tutaj naprawdę ogarnąć, mógłbym jedynie zrobić coś takiego. Byłoby to jakieś rozwiązanie. Natomiast nie jest to idealne rozwiązanie. 4. Możemy więcej przecież. Ile możemy tak zrobić? Nie wiem. W każdym razie to jest takie spoko rozwiązanie. Zaraz nad tym popracuję, ponieważ mi się to spodobało. Te kolejne płytki są tutaj kładzione. I być może zaraz coś z tego powstanie. Ale chwila, nie tak szybko. Tutaj jedna kratka powinna zostać, więc została. No dobra, niszczymy te pochodnie, ponieważ ich tutaj nie powinno być. Zdecydowanie nie. Tutaj jedna została. No i tutaj jeszcze. Tea. I w sumie możemy sobie to całe rozbudować. Dlaczego by nie? Dlaczego by tutaj nie miała być taka lepsza podłoga? Myślę, że to jest spoko pomysł, żeby to całe sobie tutaj rozbudować. A na środku może coś innego wybudujemy. Tak dla odmiany. Żeby to nie było takie jednolite. Tak więc zaraz ogarniemy również środek i coś z tego powstanie. Oby. Bo ja nie wiem, co w tym momencie buduję. Tak dla świadomości moich widzów. Coś kombinuję. Tylko co? Tak. Wygląda to już całkiem fajnie. I na środku możemy sobie umieścić na przykład jakieś kamienie drogocenne. Myślę, że byłoby fajnie umieścić tam na początek po prostu zwykłe takie podwójne płytki. Byłoby to też jakieś fajne rozwiązanie. Nie no, jakieś. Nie, niekoniecznie fajne. Ale jakieś rozwiązanie to na pewno jest. Oby ich tylko wystarczyło i raczej wystarczy. Zostały mi nawet jeszcze 4. Nie wiem, gdzie mógłbym je wykorzystać, ale zostały. Tak więc możemy wykorzystać je sobie w taki oto sposób. Ciekawe, czy to w ogóle ma sens, czy nie. Nie. To nie miało sensu. Tylko gdzie się podziała teraz ta jedna płytka, skoro mam 3? O, czy jak zrobię 2 i te, to się niszczą.
Tak, to już ma lepszy sens. Takie coś. A propos jeszcze takich właśnie fajnych rzeczy, to możemy sobie zrobić więcej płytek. Bo czemu by nie? Przecież to jest czysty kobel. A kobla, wiadomo, jest sporo. Nie ma się co martwić o taki surowiec. Tak więc możemy sobie zrobić więcej i możemy zrobić coś takiego na przykład tutaj. Okej. No, myślę, że coś takiego fajnie będzie wyglądać, fajnie się to będzie prezentować. Pora również na światło na środku. Tak, a tutaj jest miejsce na smocze jajo. A na becie był smok? Nie, na becie chyba smoka nie było. To nie wiem, tutaj będziemy składać ofiary bogom. Oj, nie udało się. No nie, znowu. Jej, tym razem się udało, ale to zebrałem. Yeah. Tutaj będziemy składać ofiary bogom. Na tym oto stole środkowym. A tymczasem, no to może mogę sobie jeszcze zrobić takie fajne rzeczy, ale po co? Skoro światło tutaj powinno być wystarczająco dużo, nie powinno go zabraknąć. Tak więc moja taka mini świątynia, czy mi to wyszło? Nie powiedziałbym, że mi to wyszło. No bo jest trochę to biedne. Tak szczerze, przyznaję się, jest trochę to biedna świątynia. Niekoniecznie to wyszło jakoś tam bogato. Bogate są te kolumny, ponieważ naprawdę się przy nich napracowałem. Czy tutaj jeszcze coś? Tak, no i to powinno wystarczyć, bo więcej tak naprawdę nie potrafię zrobić i nie zrobię. Jest to moim zdaniem wystarczająca duża ilość tych wszystkich bajerów, jak na świątynię. Przy okazji chlebek zebrałem sobie. Daszek nawet jest nad portalem. Czego więcej oczekiwać? Po prostu nie mam pojęcia. Tak więc w kolejnym odcinku to co? Odpalamy portale i wyruszamy w podróż. Widzę, że tu jeszcze nie wszędzie są pochodnie, ale staram się to naprawiać regularnie. Gdziekolwiek bym zauważył jakieś braki. Tak, zdecydowanie no. Może nie wygląda to jakoś epicko i majestatycznie, ale naprawdę, moim zdaniem, jeśli tylko by tego dyrta tu nie było, jeśli te portale będą pracować, to naprawdę to będzie świetna kolumnada, świetna świątynia i będzie to naprawdę spoko. Nie wiem nawet, ile ten odcinek już trwa, ale myślę, że powoli przychodzi czas, żeby go zakończyć. No bo już wszystko zrobiłem, to jest chyba proste. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, za subowanie, za komentowanie, za łapkowanie w górę. I do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa, cześć! We'll be right back.